Piątek, 22 dzień października. Marieta Ryznar, witam i zapraszam na raport. Dziś dla Państwa przygotowaliśmy m.in. śmiertelny wypadek na 293 km autostrady A4. Pracownik kopalni Jankowice z blisko 3 promilami alkoholu w organizmie. Kierowca prowadził autobus miejski pod wpływem alkoholu. Na 293 km autostrady A4 w kierunku Katowic doszło do poważnego wypadku. Samochód dostawczy najechał na tył jadącej przed nim ciężarówki, a następnie uderzył w bariery. Policja i wszystkie służby zostały powiadomione o zderzeniu samochodu dostawczego marki Renault Master z poprzedzającym go samochodem marki Volvo typu TIR. Przybyły na miejsce służby, rozpoczęły walkę o życie kierowcy samochodu dostawczego, który był zakleszczony w kabinie samochodu. Niestety w tym samochodzie osobowym była osoba zakleszczona w dość ciężkim stanie. No i musieliśmy wykorzystać nasze urządzenia hydrauliczne do tego, żeby ją uwolnić. Migłowcem on został przetransportowany do jednego ze śląskich szpitali. Niestety lekarzom nie udało się uratować jego życia. Do tragicznego w skutkach wypadku doszło na 293 km autostrady A4, tuż przed Pławniowicami. To nie jedyne zdarzenie w regionie. Przed godziną 8 doszło do wypadku na ulicy Rybnickiej na wysokości miejscowości Nieborowice. Tutaj z kolei kierowca samochodu ciężarowego marki Scania, nie mogąc wyhamować przed poprzedzającym samochodem, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i doszło do zderzenia z prawidłowo jadącym samochodem typu mikrobus, autobus marki Iveco. Warto pamiętać, że kierujący pojazdem jest zobowiązany utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zdarzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu. Skrajną nieodpowiedzialnością popisał się jeden z pracowników kopalni Jankowice. Maszynista odpowiadający m.in. za bezpieczny transport górników był bowiem kompletnie pijany. Maszynista kopalni ROW ruchu Jankowice był kompletnie pijanym. Badanie alkomatem wykazało u niego niemal 3 promile w wydychanym powietrzu. Wątpliwy stan maszynisty zauważył jeden z pracowników wydziału szybowego. Bez komentarza. Bez komentarza. Nieodpowiedzialna. Pijany maszynista został już dyscyplinarnie zwolniony z pracy. Dla raportu sprzed kopalni KWK ROW ruch Jankowice Kinga Jamioła. W Piekarach Śląskich policjanci zatrzymali kierowcę, który prowadził autobus miejski pod wpływem alkoholu. Mundurowi odebrali 59-latkowi prawo jazdy. O jego dalszym losie zadecyduje prokurator i sąd. To nie był szczęśliwy dzień pewnego kierowcy z Piekar Śląskich. 59-letni kierowca autobusu komunikacji miejskiej przykuł uwagę policjantów z piekarskiej drogówki. Mundurowi zauważyli, że kierowca coś pije. Podejrzewali, że może to być alkohol. Po zatrzymaniu okazało się, że jest to energetyk. Jednak wyczuli od kierującego woń alkoholu, w związku z tym podali go badaniu na zawartość alkoholu, które wykazało niecałe 1,5 promila w wydychanym powietrzu. W tym czasie w autobusie podróżował jeden pasażer. Kierującemu zostało zatrzymane prawo jazdy. Grozi mu do 2 lat więzienia, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów na okres minimum 3 lat. Jednak przygód z kierowcami pod wpływem alkoholu policja w Piekarach Śląskich w przeciągu ostatnich kilku dni miała więcej. Jeden z nich został złapany przy ulicy Jana Pawła II. Tam kierujący był w stanie trzeźwości, a drugie na skrzyżowaniu ulicy Konstytucji 3 Maja z ulicą Ziętka. Tam jeden z uczestników zdarzenia drogowego był w stanie nietrzeźwości. Policja przypomina, że kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem zagrożonym karą do 2 lat więzienia. Wobec sprawcy sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata i świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej w kwocie nie niższej niż 5000 zł. Zatrzymanie prawa jazdy w wielu przypadkach wiąże się również z utratą pracy. Ponadto pijani sprawcy nie mogą liczyć na wypłatę odszkodowania przez ubezpieczyciela w razie uczestniczenia w zdarzeniu drogowym. Już niemal 2 tygodnie trwa akcja poszukiwawcza mężczyzny, który wpadł do zbiornika wodnego Pogoria 3 w Dąbrowie Górniczej. 54-letniego żeglarza szukają m.in. strażacy, nurkowie i żołnierze.
Akcja ratownicza mężczyzny, który wpadł do zbiornika wodnego Pogoria 3, rozpoczęła się 9 października, niedługo po otrzymanym przez służby zgłoszeniu. Mimo błyskawicznych działań poszukiwania nie przyniosły skutku. Po kilku godzinach akcja została przekwalifikowana w poszukiwawczą. Poszukiwania trwają nadal. Zaginionego żeglarza szukają wojskowi, strażacy, specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego z Bytomia, a także ratownicy WOPR-u. Do akcji włączyli się także płetwonurkowie komandosi z Lublina. Blisko 19 milionów sztuk nielegalnych papierosów wpadło w ręce funkcjonariuszy CBŚP. Mundurowi m.in. na terenie Sosnowca odkryli magazyny, w których ukryte były nielegalne towary akcyzowe. Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego na terenie Sosnowca zlikwidowali magazyn, w którym przechowywane były nielegalne papierosy bez polskich znaków akcyzy. Część partii nielegalnego towaru ukryta była w przestrzeni ładunkowej samochodu dostawczego, zaparkowanego niedaleko. W sumie zebrano blisko 2 miliony sztuk papierosów o wartości 1,5 miliona złotych. W tej sprawie zatrzymano póki co 5 osób, którym w prokuraturze rejonowej Sosnowiec Północ przedstawiono zarzuty karno-skarbowe. Jedna z zatrzymanych osób dodatkowo była poszukiwana listem gończym wydanym przez Sąd Okręgowy w Gliwicach w celu odbycia kary 2 lat pozbawienia wolności. Na kolejny trop mundurowi wpadli w Grójcu, gdzie na jednej z posesji znajdował się samochód ciężarowy z naczepą. Wewnątrz za kartonami ze szklankami funkcjonariusz znaleźli blisko 15 milionów sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Kierowca pojazdu, 61-letni obywatel Słowenii, został zatrzymany do wyjaśnienia, a towar zabezpieczony. Funkcjonariusze przeszukali także pojazdy dostawcze znajdujące się na posesji. Tam znaleźli ponad 2 miliony sztuk papierosów. Do sprawy zatrzymano także 38-letniego Polaka oraz dwóch obywateli Ukrainy w wieku 37 i 41 lat. Podczas akcji zabezpieczono ponad 17 milionów sztuk papierosów wartych ponad 16 milionów złotych. Wszystko wskazuje na to, że nielegalny towar miał trafić na czarny rynek do Polski. Rak. To słowo brzmi jak wyrok. Jak więc rozmawiać na ten temat z dziećmi? Wyzwanie to podjął autor książki O choroba, która miała swoją premierę w Katowicach. Książka powstała przy współpracy z Fundacją Iskierka. Komiks o chorobie nowotworowej. Choć to połączenie wydaje się niemożliwe, tym razem się udało. Wczoraj w Teatrze Korys w Katowicach odbyła się premiera książki O choroba, która ma w lekki i nieskomplikowany sposób opowiadać o chorobie nowotworowej. Opowiadać na ten trudny temat ma przede wszystkim najmłodszym. Pomyślałam sobie, że byłoby cudownie, gdyby się udało nam uchwycić poczucie humoru dzieci na oddziałach, uchwycić ich radość, uchwycić ich troski, to w jaki sposób oni rozmawiają o tej chorobie. I to jakoś mi ciągle dojrzewało w głowie. Autorowi to się udało. Uchwycił prawdziwe historie dzieci zmagających się z nowotworem oraz tych, którym udało się już wrócić do zdrowia. Książka powstała przy współpracy z Fundacją Iskierka, która od lat wspiera chorych na raka. Autor wybrał się z podopiecznymi fundacji na obóz leczniczy i spędził wiele godzin na wspólnych rozmowach z małymi pacjentami. Oni potrzebują tej rozmowy, potrzebują opowiedzieć, każdy swoją opowieść. Potrzebują wsparcia, potrzebują zrozumienia i potrzebują tego otwarcia, nie z takiego zakleszczania się w tej enklawie. Z tych wszystkich dialogów, czasami rozmów dzieci, czasami łapanych gdzieś w przelocie, jakichś pojedynczych zdań, konstruowałem opowieść. Najpierw był tekst, najpierw były dialogi, najpierw były relacje, były też emocje. A potem do tego starałem się wymyślać, nie jestem wzrokowcem, jakby pewne propozycje obrazów. Książka już jest dostępna w sprzedaży. Całkowity dochód zostanie przeznaczony na zapewnienie dodatkowego dostępu do pomocy psychologicznej dla rodzin dzieci onkologicznych. Polskie lasy ciągle toną w śmieciach. Wśród podrzucanych niespodzianek przodują opony. Dlatego już jutro Nadleśnictwo Siewierz organizuje akcję, podczas której można się pozbyć zużytych opon i otrzymać sadzonki drzew. To akurat sterta około 700 opon samochodów ciężarowych i osobowych, którą kilka miesięcy temu znaleziono w lesie niedaleko Zielonej Góry. Taki widok, choć zazwyczaj na mniejszą skalę, nie jest też obcy leśnikom ze śląskich lasów. Nie czarujmy się, wielu kierowców zabiera te opony po to, żeby je wyrzucić bezpośrednio w lesie, zamiast bezpośrednio odwieźć do zakładu, który bezpośrednio je zbiera i utylizuje. Obywatel oszczędza w ten sposób nieco złotówek w portfelu. Płacą Lasy Państwowe i to słono. Lasy Państwowe rocznie
bezpośrednio na sprzątanie, na porządkowanie lasów ze śmieci wydają 20 milionów. Koszty nie maleją, bo też nie maleje problem wywózki do lasów. Tak, jest to bardzo duży problem, przede wszystkim jeśli chodzi o kwestie śmieci związanych z budowlanką, wielki gabaryt, czyli wszystkie zużyte meble, a również i powiedzmy sprzęt AGD. Ścigać winowajców trudno, pomagają fotopułapki. Na te coraz częściej decydują się nie tylko Lasy Państwowe, ale i samorządowcy. Jest to taki dobry system, który momentalnie będzie jakby nagrywał osoby, które składują te odpady, czy w dzień, czy w nocy. No i od razu taka informacja będzie przesyłana na maila, więc te zdjęcia już od razu będą widoczne. Jutro wyjątek. Opony do lasu można przywieźć. Co więcej, za każdą sztukę otrzyma się sadzonkę drzewa. Akcję Sadzonka za Oponę organizuje Nadleśnictwo Siewierz. Opony, maksymalnie 3 komplety na osobę, można przywozić od 9 do 16. Znane miejsca w Katowicach ze spodkiem na czele pojawił się na planszy lokalnej wersji Monopolii. To nowy sposób na promocję miasta w stolicy województwa. Spodek, Nikiszowiec, Uniwersytet Ekonomiczny czy Osiedle Tysiąclecia. To tylko kilka kultowych miejsc na mapie Katowic. Teraz trafiły one do specjalnej katowickiej edycji gry Monopolii. Myślę, że oczekiwali wszyscy na to, aż wreszcie w Katowicach zawita Monopolii, aby móc dołączyć do tej szerokiej kolekcji różnych gier, które zostały zbudowane właśnie na kanwie różnych metropolii, różnych miast całego świata. I to pokazuje, że Katowice są pewnym wyróżnikiem, są pewnym miastem na pewno istotnym z punktu widzenia nie tylko gospodarczego, ale również tego społecznego spojrzenia też na nasze miasto, naszych gości, którzy tu często przyjeżdżają na różne wydarzenia rangi nie tylko lokalnej, ale ponadlokalnej. Wśród głównych partnerów edycji znaleźli się m.in. Tauron Ciepło, Libero Katowice czy Muzeum Śląskie. Wydarzenie jest właściwie spełnieniem marzeń. Tak, kiedy pierwszy raz doszła do mnie propozycja, bo sam się chciałem ją zająć, z wiadomych przyczyn grałem w Monopoly jako dziecko, jak i wszyscy tutaj zapewne obecni. I zdałem sobie sprawę z tego, że spełniamy marzenia nie tylko dzieci, ale nasze w dużej mierze. Jest to taki pomost dla nas między tym naszym dzieciństwem i chyba wtedy nawet nie marzyliśmy o tym, że powstanie edycja dedykowana naszemu miastu. Monopoly Katowice ciekawostką są również niezwykłe pionki. W edycji poświęconej stolicy Górnego Śląska znajdziemy spodek, blok z osiedla gwiazd, figurkę Beboka, żabę znaną z ulicy Stawowej, serce z logo Katowic oraz kluskę śląską. Jeden wieczór, dwa rozboje. 2 18-latków i jeden nieletni najpierw dokonali rozboju na 21-letku z Będzina, by jeszcze tego samego wieczoru dotkliwie pobić 72-letniego mężczyznę. Wszystko rozpoczęło się na przystanku autobusowym w Będzinie. Agresywna trójka mężczyzn typowała swoje ofiary, a potem je zaczepiała. Trójka mężczyzn zaczepiła wysiadającego z autobusu 21-letniego mieszkańca Będzina. Następnie go pobili i zabrali saszetkę z dokumentami oraz kartą bankomatową. Tego samego wieczoru będzińscy mundurowi odnotowali pobicie 72-latka. Mężczyzna jechał tramwajem na terenie Będzina, wracając do domu z zakupów. Razem z nim na przystanku w okolicy ulicy Małachowskiego wysiadła trójka mężczyzn. W pewnym momencie zaatakowali go. Ci sami mężczyźni pobili 72-letniego mieszkańca naszego miasta, gdzie on z licznymi obrażeniami trafił do szpitala. Materiał dowodowy zgromadzony przez śledczych z będzińskiej komendy pozwolił potwierdzić, że sprawcami tych zdarzeń są ci sami mężczyźni. 2 18-latków usłyszało już zarzuty, natomiast o losie osoby nieletniej zadecyduje sąd rodzinny. Podejrzanym grozi nawet do 12 lat więzienia. A teraz zapraszam Państwa także na wiadomości z kraju i świata. Unijny Parlament Europejski przegłosował rezolucję w sprawie kryzysu praworządności w Polsce i nadrzędności prawa Unii Europejskiej. Wezwano Komisję Europejską m.in. do wstrzymania się z zatwierdzeniem projektu planu odbudowy dla Polski. Przybywający w Brukseli premier Mateusz Morawiecki zabrał głos. Z punktu widzenia zasad Polska nie ma żadnych problemów i nie dostrzega tutaj różnic między nami a innymi krajami Unii Europejskiej. Jesteśmy tak samo wierni zasadzie praworządności jak inni i jak instytucje Unii Europejskiej.
Tragiczny bilans wichury, która przeszła na Dolnym Śląsku. Silny wiatr przewracał drzewa, samochody, zrywał dachy. Zabrał również życie 4 osobom. Strażacy ubiegłej doby interweniowali ponad 10 tysięcy razy. Europoseł PO Radosław Sikorski jest krytykowany za słowa, w jakich zwrócił się do europosłanki PiS Beaty Kempy. Wali się w zatłuszczony łeb, napisał w pewnym momencie polityk, komentując wpis eurodeputowanej. Zabójstwo brytyjskiego posła. Obywatel brytyjski somalijskiego pochodzenia stanął dziś przed sądem w Londynie. Według prokuratora Ali Harbi Ali określił się jako osobę powiązaną z tak zwanym państwem islamskim, a zabójstwo planował od lat. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie raportu. A już teraz serdecznie Państwa zapraszam na kolejny odcinek programu Czas na kawę. Premiera tradycyjnie jutro o godzinie 9. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.